Cześć, witam Was. Anna Rękawek, infotainment24.pl. Dziś znajdujemy się przy Chmielnej 10 w herbaciarni Pij Herbatę. A wybrałam to miejsce, ponieważ mój dzisiejszy gość jest niezwykle barwną postacią. Dla jednych dumny i zbyt pewny siebie, dla innych wrażliwy i wzruszający do łez. Uczestnik z X-Faktora, podwójny laureat Szansy na sukces i dzikie zwierzę w The Voice of Poland. Nie Bartek, nie Bartłomiej, tylko Bartosz. Bartosz Kuśmierczyk, dla przyjaciół po prostu kogut. Jest gościem naszego portalu. Witam serdecznie. Witam, cześć. Nikt mi lepiej nie mógł zapowiedzieć. No właśnie chciałam zacząć od tego koguta. Czy to świadczy o Twoim charakterze? Wydaje mi się, że tak. To dzikie przezwisko ciągnie się za mną już od niepamiętnych czasów, także chyba tak. Ale wydaje mi się, że to dobra ksywa, bo kogut oznacza waleczność, zacięcie, a Twój wielokrotny udział w różnych programach muzycznych właśnie o tym świadczy, że się nie poddajesz, że walczysz, że pniesz się do góry. Wiesz co, ja z tymi programami sprawa jest u mnie taka, że lubię o sobie przypomnieć po prostu. Czy ja walczę tam inaczej, może walczę o laury, każdy walczy, jeżeli idzie do takiego programu, ma świadomość taką, że idzie tam po to, żeby walczyć i żeby coś wywalczyć, żeby pokazać się szerokiej publice. Z tym, że same programy to nie jest chyba walka. Nie odczuwam tego, żeby to była walka, żeby to było jakieś dążenie do celu, do wygranej, nie wiadomo jaką ceną. Po prostu dobra zabawa i występuje przecież dla ludzi, tak? Scena jest dla ludzi, dla wykonawcy jest głównie po to, żeby wejść na nią i pokazać się publice. Tak, i ostatnio publiczność mogłeś zaskoczyć swoimi wspaniałymi występami w The Voice of Poland, zaczynając od przesłuchania w ciemno, potem duet z Olgą Jankowską i ostateczny knockout. Który moment w programie był dla Ciebie najbardziej stresujący? Najbardziej stresujące chyba ciężko tak roz... ciężko nie domyślam powiedzieć. Się, że na każdym etapie towarzyszą Ci ogromne etap, emocje. Każdy etap to są takie emocje, że ja chyba już komuś już to powiedziałem, że jednak taki występ zabiera Ci całą głowę, ugina nogi i tak chyba jest z każdym występem. Nie ma chyba różnicy, czy to jest knockout, czy to jest pierwszy etap. Nie potrafię powiedzieć, który był trudniejszy, który był łatwiejszy. To może inaczej. Łatwiej śpiewało Ci się, kiedy byłeś skazany sam na siebie, czy w duecie tak jak z Olgą? Kiedy musieliście wyważyć te swoje proporcje, swoje umiejętności? Chyba, czy łatwiej? Fajniej i jakby luźniej śpiewało mi się w duecie z Olgą, która jest zresztą w live'ach jest fantastyczna. Państwo sami możecie ocenić. Ja oceniam na najwyższym poziomie, także chyba ten etap był taki najprzyjemniejszy i najłatwiejszy. Czy w programie można było się z kimś zaprzyjaźnić? Czy można było? Wiesz co, cała otoczka programu od kuchni, może powiem, absolutnie nie powoduje jakiegoś stresu, jakiegoś nadzwyczajnego takiego opamiętania się, że co ja robię, albo z kim muszę porozmawiać, o czym mam rozmawiać. Totalnie luźna atmosfera, wszyscy bardzo dla siebie życzliwi. Także jeżeli ktoś z Państwa młodych artystów życzy sobie pokazać się przed kamerami, to zachęcam bardzo gorąco do startu w The Voice. Jest wspaniała atmosfera, wspaniali ludzie, produkcja również pomaga w przygotowaniach, także naprawdę warty program polecenia. Ale wiesz co, wydaje mi się, że to, że bardzo miło wspominasz program, świadczy również o Tobie, bo tak naprawdę to nie jest Twoja pierwsza przygoda z programem muzycznym. W X-Faktorze Kuba Wojewódzki walczył o Ciebie na pierwszym etapie, jednak jego słowo jest bardzo uznawalne w świecie mediów. Później w Szansie na sukces Grzegorz Markowski zaproponował Ci gościnny udział na koncercie. Teraz nie możemy oczywiście pominąć tego, że Edyta Górniak tonęła w Twoim spojrzeniu i doprowadziłeś się do łez. Wiesz co, z tymi łzami ani wtrącę ja mogę to od razu sprostować, tak. Że rzeczywiście wiem, że media zbyt głośno
Media nakręciły to w ten sposób, tak, że to przeze mnie Edyta Górniak uroniła łzy i zaczął się ten głośny już w mediach później i płacz. Tak, masz okazję to teraz było, wyjaśnić, to nie, jak to kochani, było naprawdę. To nie było tak. Tak, to nie do ja. Tego chciałam nawiązać, to że nie ja. Tak, Bartosz ma okazję teraz wytłumaczyć, Z Edytą Górniak dopiero po zejściu na backstage, po występie, po tym jak zszedłem już ze sceny na backstage, produkcja, chłopaki z produkcji zaczepili mnie i co ja narobiłem. Ja mówię, ale co się stało? No i zobacz, 40 minut przerwy będziemy mieli, bo trzeba będzie znowu make-up nakładać, słuchajcie, bo Edzia płacze, no nie? Ja mówię, jak to płacze? Przecież jak? Ja już nie widziałem, to nie działo się przy mnie w ogóle. Co się później okazało, tam był poruszony między Markiem, chyba była rozmowa przeprowadzona między Markiem a panią Edytą i chyba przypomniała sobie ojca, on sam wspomniał, że chodzi ci o tatę, czy tam chyba tak. było powiedziane takie zdanie. I to chyba Edytę, znaczy panią Edytę, poruszyło. To chyba nie mój występ, także... Tak, bo dodajmy, że na backstage'u byli twoi przyjaciele, Romowie, tak. Jakoś tak, nie wiem, los tak chciał, że to wszystko się zgrało. Wiesz, jednak cygańska dusza wyczuwa takie emocje i to chyba spowodowało, wiesz co, ale też kolejne sprostowanie, bo media również podawały, że ja jestem Romem, że mam cygańską duszę. No wiecie, może cygańską duszę mam, jestem wrażliwą osobą, znaczy tak mi się wydaje, tak mówią moi znajomi, ale jeżeli chodzi o... Wiesz co, tu się zgrało w tym całym programie, w ten jeden element, wiele aspektów, które mogły właśnie wyglądać tak, że to niby ja, ta dusza cygańska, że pochodzenie romskie, które było wymyślone nie wiem przez kogo, że tak to wyszło. Absolutnie nie jestem Romem, kocham Romów, mam przyjaciół romskich, również i w swoim muzycznym projekcie, serdecznie pozdrawiam zresztą, ale to nie było tak, że to ja, panią Edytę, swoim występem doprowadziłem do łez. Tak mi się wydaje. Rozumiem. Jednak nie możemy zakończyć tego tematu romskiego, bo jednak to jest obecna twoja przyszłość, twoje plany na najbliższy czas. Wiemy, że jesteś w trakcie nagrywania płyty romskiej. No właśnie, lepiej będzie, jak ty o tym osobiście opowiesz, żeby nie było potem pewnych niejasności. Żeby nie było niejasności, tak. Jestem w trakcie realizowania kilku projektów muzycznych. Pierwszy i główny projekt to jest mój autorski projekt, z którym w przyszłym roku muszę w końcu już zrobić coś swojego. Już i fani na Facebooku, i na YouTubie, i również w prywatnych wiadomościach proszą o to, żeby w końcu coś swojego. Dlatego wziąłem się ostro do roboty. Robimy materiał na płytę, robimy materiał singlowy z najlepszymi fachowcami, można powiedzieć, w Polsce. A jeżeli chodzi o muzykę tą cygańską, romską, to projekt, że tak powiem, produkcja jest zakończona. Zrobiliśmy płytę cygańską, totalna nowinka, po chińsku. Tak. Tak. Słuchajcie, śpiewam po chińsku. Nauczyłem się, jest okej. Okay. Wiem, że słyszał to również ambasador chiński w Polsce. Bardzo mu się spodobało. Podobno, nie wiem czy to prawda czy nie, na tyle jest to wzruszający i pełen serca i prawdy materiał, że pani konsul, tak dobrze mówię, chyba to jest w ambasadzie jest pani konsul, została doprowadzona do łez. No to o tym mogę powiedzieć. No to jednak naprawdę. To muzyką, tak. Skończyłem na projekcie, bo się zamotałem, przepraszam. Romart, tak. Także jest Romart, pracuje nad swoim projektem, więc wszystko, idziemy do przodu, chyba to jest ten czas nawet, żeby w końcu. Czy płytę będzie można kupić w Polsce, czy właśnie tylko nie, w Chinach? Właśnie nie, chyba tylko w Chinach. Powracając do The Voice of Poland, to, że odpadłeś w nokaucie, nie oznacza tego, że musisz ostatecznie pożegnać się z programem. Powiedz, w jaki sposób twoi fani mogą przywrócić cię jeszcze do programu na ostateczny finał? Jeżeli chodzi o sposób, to on chyba wpadł jakoś niedawno. I to nie ja to wyczaiłem, że tak powiem. Napisała do mnie znajoma, że ruszył konkurs na gripex.tvp.pl. gripex.tvp.pl i tam oddając codziennie głos na swojego uczestnika, który już wcześniej przed live'ami zakończył udział w programie,
może go do tego programu jeszcze na jeden występ finałowy przywrócić. I to będzie występ w samym wielkim finale The Voice of Poland 3. I tam oddajemy głos. Oczywiście zachęcam bardzo serdecznie z wszystkich fanów i również tych, którzy jeszcze nie słyszeli, o oddanie głosu na mnie. I oczywiście zrobię wszystko, żeby w tym finale wypaść jak najlepiej. No, to ci akurat bardzo dobrze wychodzi. Także na koniec naszej rozmowy życzę ci powodzenia w dalszym rozwoju kariery, żebyś ze sceny nigdy nie zszedł pokonany. Po prostu trwaj na tej scenie dla nas, dla publiczności, dla wszystkich twoich fanów. I niech ta chcesz się napić herbatki, to może zdrówko. Tak, ja już tak właśnie. To zaczęłam już toast powoli, a mam no to dobrze. A to, ale to bruć czy jak? To znaczy, to już może poza kamerą. Teraz okay. Tak oficjalnie w imieniu całego portalu infotainment24.pl chcielibyśmy ci życzyć naprawdę wszystkiego dobrego na tej nowej drodze do kariery muzycznej w Chinach, bo w Polsce już naprawdę pokazałeś, na co cię stać. Teraz pokaż światu, kim naprawdę jesteś i pokaż się wspólnie z grupą Art Rom. Rom Art, tak. Co oznacza cygańska dusza? Dobrze. Za to wypijmy. Wasze zdrowie, kochani. Zdrówko. Tak przez słomkę to słabo trochę, nie? Tak. No jednak ta godzina nam nie pozwala na to, ale no tak, później oczywiście możemy drodzy Państwo, po 22. zamienić te szklaneczki na albo, coś mniejszego. Albo gazetka chociażbyśmy mogli zakryć. Dokładnie. Także dziękujemy. Bardzo dziękuję ci. Gościem portalu infotainment24.pl była wschodząca gwiazda nie tylko polska, ale i światowa. Atakująca Chiny. Bartosz Kuśmierczyk, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.